Od ponad miesiąca grupa rodziców z Becyju i okolic walczy o utrzymanie szkoły w ich miejscowości. Publiczną szkołę prowadzi stowarzyszenie, które z powodów ekonomicznych robić tego nie chce. Wójt gminy Szypliszki zamiast wspierać lokalną społeczność, staje w opozycji do swych wyborców. W pierwszych dniach lutego spotkał się z rodzicami uczniów szkoły w Becejłach i zakomunikował im, że planowana rezygnacja stowarzyszenia oznacza likwidację szkoły. Zaskoczonym rodzicom wręczył druki deklaracji, na podstawie których ich pociechy miały trafić do odległej o kilka kilometrów szkoły w Słobudce. Nie poinformował rodziców, że w przypadku rezygnacji stowarzyszenia gmina ma obowiązek szkołę przejąć i prowadzić dalej. Rodzice poczuli się oszukani. O pomoc zwrócili się do kuratorium. Na kolejnym spotkaniu zażądali od wójta wyjaśnień. Poprosiliśmy o podpisanie deklaracji, żeby widzieć, ile z Państwa jest skłonnych dzieci zapisać do Słobudki, żebyśmy mieli obraz. Na 1 września. Podpisując, wręczając mi tą deklarację, spytałam pana wójta, czy mam jakiś wybór. I proszę mówić, że tak nie było. Pan do mnie powiedział, nie ma wyboru. Jeśli... I spytał, ile deklaracji. Jeżeli ja zostaję podstawiona pod ścianą i nie mam wyboru, podpiszę, no... To było tak. I to nie było... Ja przepraszam bardzo, ale 4 lutego nie było mowy o tym, że szkołę musi przejąć samorząd. Czy ktoś z Państwa wiedział, że szkoła musi przejść pod gminę? No nie. No nie, nie było o tym mowy. Nie, nie, o tym po prostu nie likwidacja i koniec. Ja przepraszam. Dlaczego pan nie powiedział prawdy na rodziców? Zdaliśmy pod ścianę, zamykamy. Może tak, może nie powiedziałem prawdy do końca, może tak. O intencjach gminy może świadczyć również inna, rozpowszechniana w lokalnym środowisku informacja. Czy to prawda, że jeśli zostanie szkoła w Becajłach i nasze dzieci będą do niej chodzić, to nie dostaną podręczników, bo przysługują one tylko tym, którzy chodzą do Słobudki? Pytam, bo pan wójt tak nas poinformował. Czy to prawda? Co na to kurator oświaty? Wybrzmiała ta sprawa podczas mego spotkania ze społecznością w Becejłach. Ja przyznam się szczerze, że aż sama poczułam się troszeczkę niezręcznie, ponieważ musiałam powiedzieć prawdę, że takiego argumentu po prostu użyć nie wolno. Każdy uczeń, bez względu na to, gdzie będzie realizował obowiązek szkolny, ma zapewniony podręcznik. W związku z tym, że pan wójt użył takiego argumentu, ja bym chciała pozostawić to bez komentarza, bo nie chciałabym w tej chwili, pod nieobecność pana wójta, nie ma go tutaj z nami, był na spotkaniu w Becejłach i usłyszał z mojej strony ocenę takiej argumentacji, tak? Państwo też to słyszeli. Powiem tak, to jest niecne i manipulatorskie i tylko tak to skomentuję. Zdawać by się mogło, że sprawa się wyjaśniła. Po spotkaniu z kuratorem rodzice już wiedzą, że tylko od ich woli i determinacji zależy utrzymanie placówki. Władze gminy jednak podnoszą coraz to inne argumenty, które budzą obawy u rodziców. Pada taka kwestia, że nawet jeśli będzie odpowiednia liczba dzieci, to nie będzie nauczycieli. Proszę Państwa, wiele spekulacji i wiele złego ostatnio wydarzyło się wokół tej sprawy, a dlatego, że zaczęto używać argumentów manipulatorskich. Zaczęto wywierać presję zarówno na nauczycieli, jak i na rodziców. Takie działanie zawsze ma krótkie nogi. Nie wolno ludzi lekceważyć, nie wolno ludźmi po prostu manipulować. A cechy takiej sytuacji, mam wrażenie, miały miejsce w Becejłach. W związku z tym ja bym nie chciała odnosić się do spekulacji, bo bym wpisywała się w tym momencie w retorykę pana wójta, którą on, że uprawiał w środowisku szkolnym w Becejłach. Ja uważam, że trzeba po pierwsze mówić prawdę, mówić jak jest, tak? Dostarczać rzetelnej informacji. I nawet jeżeli sytuacja jest trudna, to nie wolno ludźmi manipulować, nie wolno wprowadzać atmosfery lęku. Ludzie w obliczu zagrożenia nie zawsze działają racjonalnie, a jeżeli ktoś wykorzystuje tę nieracjonalność w takiej sytuacji, to znaczy, że działa i gra nieczysto. Ja dopatruję się takich sytuacji w Becejłach. W związku z tym, proszę Państwa, ja się będę przyglądać sytuacji w Becejłach, będę pytać pana wójta, w trybie, który jest mi dostępny w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym na tą szkołę, i będę oceniała postępowanie i intencje. Chwała Bogu, że nowe prawo oświatowe daje kuratorowi kolejny instrument, proszę Państwa, którego przez lata nie było,
nie tylko wskazywania jednostkom samorządu terytorialnego uchybienia wynikające z przepisów ustawowych, ale również kurator ma prawo wskazywać uchybienia wynikające z przepisów niższego rzędu, czyli rozporządzeń. Tego, to jest po raz pierwszy w historii, proszę Państwa, taki zapis w nowym prawie oświatowym. A to oznacza, że ja mam instrumenty, żeby wpływać na sytuację w BCI. Teraz los szkoły jest wyłącznie w rękach rodziców. Jeśli ulegną presji i zabiorą z niej swoje pociechy, zamkną tę dobrze ocenianą szkołę własnymi rękami.